Uznano je za bezpowrotnie w wojennej zawierusze stracone. Pogodzono się z tym, że nasza wiedza o nich została bezpowrotnie zredukowana do kilku fotografii i szkiców. A jednak od czasu do czasu, wbrew tej zbyt łatwo pogodzonej ze stratą logice, ktoś mówi: odszukam. I co najciekawsze, znajduje. Takie przesłanie będzie też miała pierwsza nasza opowieść. To kolejny pasek gąsienic do Wickersa, którego narodziny śledzimy. I myślę, że niedługo będziemy mogli opowiedzieć o tym, jak zaawansowana jest robota, bo parę miesięcy już nas w innym, co prawda, niż ten warsztat nie było, ale wybierzemy się tam. Oczywiście. Tak, a na razie chciałbym Państwu pokazać rzecz bardzo szczególną. Z tym, że opis nawigacyjny, aby dotrzeć do tamtego miejsca leżącego pod przeciwległą ścianą tego hangaru, brzmi tak. Mijamy najpierw Jaszcz do 75, prawda? W pięknym stanie. Mijamy to cudo, Citroena Kegres, który zapamiętany pewnie jest przez uważnych widzów. On już paradował w listopadową noc pod Muzeum Wojska Polskiego, jeździł przez ulicę Warszawy, a generalnie pojazd jest legendarny z tej przyczyny, iż przebył niebotyczną trasę przez Himalaje, począwszy od Paryża aż do Pekinu i przejechał ją skutecznie. Ale mińmy ten pojazd, który też był w naszym programie prezentowany. Tu tylko przytulimy się na chwilę do tych putiłówek zwanych prawosławnymi 76, czyli armat, które na uzbrojeniu Wojska Polskiego były długo i skutecznie, a za sprawą Adama wróciły z Finlandii. Po to, by teraz wdrapać się w znacznie wyższe rejony. Kolega operator zajął miejsce na wieży TK3, a my przez te chałubice docieramy tutaj. To jest podwozie od pojazdu terenowego PZ-Inż 303. Wedle literatury te pojazdy zostały opracowane w 1938 roku. Miały służyć raz jako pojazdy dowódcze, dwa pojazdy transportowe. W drugiej połowie lat 30. ubiegłego wieku większość europejskich armii wchodziła w nową epokę wojennej technologii. Kawalerzyści żegnali się z końmi, przesiadając się na czołgi. Piechota wsiadała na samochody, oszczędzając nóg i poprawiając tempo zdobywania przestrzeni. W tej też modernizacyjnej atmosferze rychło okazało się, iż potrzebny jest również nowy typ pojazdu dla sztabów, radiostacji, patroli wysyłanych na przedpole. Najpierw próbowano uterenowić, bo o poruszanie się po bezdrożach głównie chodziło, klasyczne samochody osobowe. Takim przykładem był polski Fiat 508, ochrzczony łazikiem, z otwartym nadwoziem, odchudzony o luksusowe elementy wyposażenia, ze zmienionym sposobem mocowania resorów. Niemcy wysłali na wojnę Volkswagena Garbusa, przemianowując go na KDF-a, ale niewiele zmieniając w jego konstrukcji. Testy poligonowe pokazały jednak, iż prawdziwy mały samochód pola walki trzeba zaprojektować od podstaw. Konstrukcja posiada wszystkie rozwiązania stosowane w obecnych samochodach terenowych. Rozdzielny napęd, przód, tak, na cztery koła. O, tutaj widać dokładnie półośki. Widać dyfer z przodu, dyfer z tyłu. Zresztą mówienie tył-przód jest chyba nie na miejscu w przypadku tej konstrukcji. Obie osie były skrętne. Tak. Znaczy, wyobraźcie sobie Państwo, że i przednie koła, i tylne skręcały. Z tym, że jeżeli te skręcały w prawo, to wtedy tamte musiały skręcać odwrotnie. I promień skrętu był też niesamowity. Rzędu 3,3 metra. Niesłychane. 3,3 metra, czyli był właściwie ten pojazd osią obrotu. Potrafił się obrócić w miejscu. Ale to nie koniec jego zalet. Nie, poza niezależnymi, znaczy poza napędami na przednią oś, tylną oś, posiadał oczywiście reduktor, posiadał niezależne zawieszenia na każde koło. Czyli jedno koło mogło wspiąć się na górkę, drugie mogło spocząć w dołku, tak. A mimo wszystko pojazd utrzymywał równowagę. Mhm. Co więcej, ta konstrukcja ramy tutaj uniesionej w środku pojazdu pozwalała także na pokonywanie większych przeszkód terenowych. Wyczytałem w literaturze, że nawet 47-stopniowe wzniesienia potrafił pokonać. Mhm.
Ponieważ tutaj z boku umocowane były dwa z pozoru zapasowe koła, tylko z pozoru. Tak. Kiedy ten samochód pokonywał na przykład bór torowy, wtedy tymi bocznymi, zapasowymi, wydawałoby się, kołami opierał się właśnie o ziemię, one się obracały, bo były ułożyskowane i pojazd swobodnie jechał dalej. W owym czasie nie było, wydaje się, na świecie konstrukcji, która posiadała te wszystkie elementy. Sztab Generalny Wojska Polskiego owego czasu świetnie współpracował ze środowiskami naukowymi. Potrafił śmiałymi wizjami wyznaczać kierunki badań i miał szczodrą dłoń w finansowaniu projektów. To też niemal równolegle z dojrzewaniem podwozia i zespołu przeniesienia napędu nowego pojazdu zaczęto przygotowywać jego specjalistyczne wersje nadwoziowe. Najciekawszym bodaj był projekt samochodu pancernego, czy może raczej ruchomego punktu ogniowego z niezłym 4-milimetrowym oblachowaniem i ciężkim karabinem maszynowym umieszczonym na lawecie. W perspektywie zastąpić miał samochód pancerny wzór 34, który najlepsze dni miał już dawno za sobą. Ten egzemplarz posiada numer 7 kolejny. Wedle literatury wykonano 10, może kilkanaście prototypów. Produkcja miała ruszyć w roku 40. One w 38-9 przychodziły próby terenowe, sprawdziły się doskonale. Wyobrażam sobie, były to katorżnicze doświadczenia. Błoto, lód, śnieg. To, co najgorsze, może spotkać pojazd w terenie i nie było problemu z podróżowaniem. Żadnego. O żadnych literatura nie donosi. One się tak dobrze sprawowały, że właśnie na rok 40 przewidywano produkcję około 500 egzemplarzy. A co mnie najbardziej cieszy, to fantastyczność zachowania tego. To nie jest wydobyte z wody, z głębokiego piachu. To wszystko wytrzymało próbę czasu. Tak, to jest kolejny pojazd za granicę sprowadzony, gdzie udało mu się przetrwać. Znasz jego ścieżki, którymi wywędrował? On do Polski trafił z Niemiec, z muzeum w Niemczech, natomiast do tego muzeum trafił z Francji, gdzieś na pograniczu belgijskim. Skąd tam się wziął, trudno powiedzieć. Naprawdę ogromna wdzięczność w imieniu wszystkich miłośników dawnej polskiej motoryzacji, bo to jest kolejny dowód, a my te dowody tak pracowicie gromadzimy na jakość, pomysłowość i na sposób pracy polskich inżynierów. Błyskawicznie praktycznie, prawda? W ciągu kilkunastu miesięcy powstawało coś, co wyprzedzało światową technikę. Jest to absolutna perełka przez to, że przed wojną tych pojazdów udało się, wydaje się, wykonać kilkanaście w kraju jedynie. I z tych kilkunastu jeden wrócił po latach. Bardzo bym cię namawiał, żebyś go zrekonstruował w pełni sprawny mechanicznie, żebyśmy zobaczyli, jak to wygląda. Sprawność mechaniczną bez wątpienia osiągniemy, jak tu się zainstaluje silnik i podda konserwacji te mechanizmy, natomiast z nadwoziem. I oczywiście zapraszam Państwa za pośrednictwem kamery na próbne jazdy. Bardzo często jest tak, że ktoś wykona ogromną pracę historyczną, upiecze smakowite historyczne ciasto, a my z tego ciasta po prostu wydłubujemy rodzynki, to znaczy informacje. Włącz tutaj swój sprzęt i szukaj. To jest taka historia, która zaintrygowała mnie. W internecie znalazłem pana Adama sporą pracę na temat okolic Wytyczna, pięknie historycznie rozbudowaną praktycznie od pradziejów aż niemal na próg współczesności. I tam znalazłem dwie rzeczy, które dla poszukiwacza są intrygujące. Dwa razy powtórzyło się hasło złoto. Raz za sprawą Zabłockiego, który podobno gdzieś tutaj na tych bagniskach. Na bagnach, tak. Niech pan nam opowie. No tak, jest to, ale to już jest taka prastara legenda, gdzieś zasłyszana przez najstarszych mieszkańców, przez księdza Rębisza, bo to ksiądz Rębisz pisał tą legendę, a ksiądz Rębisz to tutaj przybywał w latach 40-50. I gdzieś na tych bagnach, krowim bagnie, miało być zakopane Zabłockiego złoto. No okoliczności są bliżej znane. Kiedy to się zdarzyło? Nie, oczywiście, że nie jest to legenda. Druga rzecz jest bardzo realistyczna, bo tyczy rosyjskiej kasy, a tutaj w pierwszej wojnie Rosjanie znaleźli się w pewnej opresji.
Tak, to się wszystko zaczęło od Wereszczyna. Próbowali za wszelką cenę bronić Wereszczyn, natomiast bardzo szybko ten front został przełamany. I no, Rosjanie bardzo szybko wracali się do Wytyczna, gdzie mieli potężne schrony, linie obronną. Powiedzmy sobie najpierw, że jest to strategiczna droga prowadząca ze wschodu na zachód. Z jednej strony obramowana jeziorem, które zwane było kiedyś Wielkim, a za jeziorem dodatkowo durne bagno, z drugiej strony krowie bagno. I nieprzebyte bagniska. Nieprzebyte, nawet latem były tylko dwie drogi. Dopóki się nie dobrali do niego melioranci. Tak. No to kilkadziesiąt lat później. Były tylko dwie drogi, którymi można było przebyć, dlatego Rosjanom bardzo zależało, żeby jak najdłużej się utrzymać w Wereszczynie, w Andrzejowie, w Urszulinie. Niestety im się to nie udało i prawdopodobnie w pośpiechu gdzieś to złoto pułkowe zakopali. Było tak wiele, że wielu ludzi zakopywać musiało. Cytuję: za panem, a pan za księdzem. Tak. Natomiast pan tutaj sołtysując wiele rzeczy wśród ludzi wie, usłyszał i odnosi pan do pewnych charakterystycznych budowli, które to w okolicy zostały. Tak, zainspirowany pracą pana Adama postanowiłem odnaleźć te fortyfikacje obronne sprzed I wojny światowej. Pan Adam opisywał o dwóch takich blindażach. One tutaj we wsi nazywane są blendarzami. Odnalazłem... Powiedzmy, to są takie osłony przed tym gradem szrapneli, które sypały się na głowę pierwszowojennego żołnierza i nie tylko. Często budowano to z drewna, z gałęzi, z blachy, ale u was budowano to szczególnie z kamienia polnego. Są dość solidne zrobione, około metra grubości miały stropy. Podejrzewam, że tyle samo miały ściany budowane z kamienia polnego, trudno dostępnego tutaj. Ta odległa już o niemal wiek wojna nabiera innego wyrazu, kiedy sięgniemy po pamiętniki tych, którzy przez jej wir zostali wciągnięci. W Wereszczynie spędziliśmy pierwszą noc pod gołym niebem na wielkim placu handlowym. Drogi były tam wypełnione załadowanymi wozami, powożone w większości przez kobiety, gdyż mężczyzn wysyłano na front rosyjski. W większości twarzach widać było strach i rozpacz. Ale nie było sensu płakać, gdyż nie mogliśmy wrócić. Byli ludzie, którzy chcieli w ukryciu powrócić, ale policjanci ich wyłapywali i umieszczali ich w strzeżone miejsce. Bitwy pod Wereszczynem w opisach pierwszowojennych nie ma, a pan doszukał się pięknych szczegółów. Część wzięła się z rosyjskich źródeł, część wzięła się z miejscowej pamięci. Tak się właśnie tę historię pisze. Uczelni kiedyś dążyli do maksymalnej syntezy, a w tej chwili trzeba przejść drogę kompletnie odwrotną. Solidna budowla. Chyba najbardziej typowo, bo jest ten dalej, jest największy. W jakim czasie zapadł. Ale potem chyba skuwano, prawda, te stropy, bo one są wyraźnie zerwane. O. Wyraźnie są zerwane, one pewnie sięgały tutaj mimo wszystko dalej. Została jeszcze część drewna szalunkowego, bo tak jak odlano te betonowe fundamenty, tak i te belki pozostawiono. No panu, jestem święcie przekonany, że to trzeba byłoby wyczyścić i trzeba byłoby to jako atrakcję turystyczną zaznaczyć jednak. Najzabawniejsze, że jak rozmawiam z mieszkańcami Wytyczna, to często nie są świadomi, co to w ogóle było. Gdzieś coś betonowego jest, ale piwnica. Mało kto wie, skąd się to wzięło, kiedy to zostało stworzone. Są domysły, że to może jakieś piwnice czy jakieś lochy. Tu wielkich nakładów nie trzeba, trochę czasu, trochę pracy, piłą spalinową, jakąś małą kopareczkę, to śmiecie wywieźć i naprawdę atrakcja turystyczna jak znalazł. No i wokół tego trzeba się zacząć rozglądać za tym złotem. To jest pierwszy z tych blindarzy. A gdzie następne? Przejdziemy może. Przejdziemy. Jakieś od 150 metrów od tego. A no zobaczmy. Blindarza numer dwa, on jest ukryty w buszu tytoniowym. Ukryty w buszu, podejrzewam, że celowo zakryty gałęziami, aby przeważnie dzieci nie wchodziły tutaj, krzywdy sobie nie zrobiły.
Tam widać kamienie ze stropu. Nie ruszajmy tego, bo to rzeczywiście musi być bezpieczne. Mhm. Ma pan swoją hipotezę co do tego złota? Jeszcze tutaj nie. Jeszcze tutaj nie. Blisko jesteśmy. Adam opisuje, że pomiędzy tymi fortyfikacjami przebiegała droga. I mam hipotezę taką, że transport z kasą pancerną wyjeżdżający z dworu Czerników, czy Czerników, jak Rusy nazywali, który znajduje się w tamtych chaszczach, przejeżdżał drogą niekoniecznie dzisiaj istniejącą, która dzisiaj istnieje. Być może ta droga była bardziej w kierunku północnym przesunięta i wtedy możemy trafić po nałożeniu map z 15 roku na sąsiedztwo blindaża numer 3, istniejącego jeszcze do dzisiaj, odkrytego przeze mnie, gdzie były okopy. Łatwiej jest coś ciężkiego wrzucić do dołu i przysypać, tym bardziej, tak, że jest presja czyli czasu. Czyli w samym blindażu nie ukryto, bo nie było najprędzej bardzo... Najprędzej obok. Jak pan powiedział, obok były kopane okopy i w ten sposób dramaturgia w naszej opowieści rośnie jak właśnie w dobrym dlaczego, filmie sensacyjnym. Dlaczego tamten? Za chwilę blindaż numer 3. Dziś te pola emanują spokojem i naturalną urodą. Zupełnie inne jednak wrażenia zapisał tu po skończonej bitwie korespondent Tygodnika Ilustrowanego. Na polach znaczyły się łamaną linią rowy strzeleckie. Wraz z nimi zjawił się stały ich satelita, grób żołnierski. Zasieki z drutów kolczastych, gdzieniegdzie zwichrzone i skłębione lub poprzecinane ogromnymi wyrwami w ziemi. Pola stratowane, zaorane tysiącem kół, zmierzwione i zaśmiecone. Tu i ówdzie zaś to kawałek szmaty z munduru, to czapka lub pikelhauba, obdarta jak zwykle z wszystkich części mosiężnych. To jest jezioro Wielikoje jeszcze, tak, teraz jezioro Wytyckie. Tak. Tu jest krowie bagno, tu gdzieś jest durne bagno, tak, prawda? Za jezioro. A tutaj są regularne okopy, które stanęły od 1 sierpnia do 10 mniej więcej. Mniej więcej, tak. To znaczy same okopy to były, chroniły od jeziora do krowiego bagna wieś Wytyczną. Uniemożliwiając ruch tędy, przejazd, tak, tędy na wschód, był to dla armii austro-węgiersko-niemieckiej poważny problem strategiczny i przez 10 dni z tym problemem się mocowali. Kiedy już się z tym uporali, wtedy właśnie otoczyli tą rosyjską grupę broniącą się i wtedy właśnie ta kasa trafiła w ukrycie. A tam jeszcze udało nam się zidentyfikować dwie linie okopów, bowiem tu właśnie stanął front na te 10 dni. Tu właśnie na tych polach. Znaczy, no tu już ostatnia faza bitwy, to już było kilka dni, bo za 3 dni to pod Wereszczynem. Teraz rozumiemy, jaką on dobrą ochronę dawał żołnierskim głowom, kiedy stamtąd prała niemiecka bądź austriacka artyleria. No i to jest to miejsce, co do którego pan odnosi sprawę złota. Akurat tak. Linia drogi obecnej wcale nie pokrywa się z drogą, która była w ówczesnych czasach. Moja hipoteza jest taka, że droga biegnąca od dworu w linii prostej przebiegała do kuźni Klaudy, która dzisiaj jest... Czyli gdzieś o tak sobie, tak? Tak. Ten dniemierzny jaszczyk zaprzężony w konie uciekał stąd. Naoczni świadkowie relacjonowali, że była bardzo ciężka ta skrzynia, ta kasa pancerna. Łatwiej było coś wrzucić do zagłębienia. Na terenie wojskowym, gdzie żadne cywilne oko zajrzeć nie mogło. I przysypać. Punktem orientacyjnym najlepsza byłaby budowla betonowa, nie budowla drewniana, którą można z zawierusze wojennej mogłaby ulec. Palić, zniszczyć, tak, zniszczona. Takim punktem odniesienia najlepszym byłaby budowla betonowa schowana w ziemi. I my opowieść zatrzymujemy tutaj na tej ostatniej wskazówce
podpowiedzianej intuicją poszukiwawczą sołtysa. Zapraszamy w te okolice, może nie konkretnie po złoto, ale po to, aby te budowle pooglądać, aby krajobrazami się nacieszyć i zastanowić się nad tymi nieznanymi zupełnie fragmentami I wojny. Zresztą trzeba powiedzieć, że my I wojny prawie nie znamy, prawda? Nie znamy, nawet jak kiedyś pisałem tekst do folderu, to wielkie zdziwienie w gminie, że jak ja to sobie jakąś bitwę wymyślam. Oczywiście tutaj nikt nie wie, II wojna światowa druga jeszcze wojna pozostała w pamięci. Tak. No tutaj jeszcze Gehenna, Kopu, bitwa pod Wytyczną, tak, kończąca szlak bojowy Korpusu Ochrony Pogranicza, to przykryło I wojnę, ale pora to wszystko. Powiem szczerze, że I wojna światowa chyba zabrała więcej ofiar niż podczas II wojny światowej na tym terenie. Tutaj już widać efekt działania lokalnej społeczności. To, co było obalone, co leżało w zieleni, ukryte, stanęło, to są nagrobki osadników niemieckich. Tak, osadników niemieckich, gdyż ta miejscowość się nazywała Michelsdorf, była wybitnie niemiecka i tu był jeden z większych cmentarzy ewangelickich. Natomiast pod naszymi nogami, zaczyna się rzędami, kopczyki niewidoczne w tej chwili, wymagające pracy, ale proszę, o, prawda, tutaj widać. W takim rytmie rozfalowanym. Około 300 naliczyłem. Tak. Jest to ta część pochodząca z tej samej bitwy, co oglądaliśmy blindarze. Czy tutaj spoczęli Austriacy, Niemcy? Austriacy, Niemcy, tak. Sposób pochówku na to wskazuje. Tam zapewne są groby zbiorowe, bo zawsze na końcu takiego cmentarza są zbiorowe mogiły. Tak. Staram się o środki, żeby tutaj co roku można było pracować nad tym. I to jest jeden z elementów tej dużej opowieści o bitwie wereszczyńskiej, tak, o tych blindarzach, o złocie, o żołnierzach. Oczywiście ci żołnierze nam o tych zdarzeniach niczego już nie opowiedzą. Mogliby nam natomiast opowiedzieć o dramacie ludzi wyrwanych z domów, ubranych w różne mundury, bo mówiąc żołnierz austriacki, często jest to nasz rodak z Galicji, spod Tarnowa, spod Krakowa, spod Lwowa, ubrany w inny mundur. Mówiąc o żołnierzu rosyjskim, często jest wasz sąsiad, prawda, pradziad, bo ich też zabierali w kamasze, czy przede wszystkim ich zabierano w kamasze. W związku z czym jest to absolutnie sprawa polska, a w świadomości nie do końca tak jest. I tak tutaj było, często świadomości mieszkańców, że to niemiecki, a więc to nie nasz, tam rosyjski, to to nie nasz. Tak jak ten osadnik nie był Niemcem, tylko był człowiekiem tej ziemi, on tutaj został ściągnięty, on tą ziemię zainwestował, on ją pokochał, on tutaj osiadł, tak samo i ten żołnierz. Macie przed sobą mnóstwo roboty, oczywiście macie w nas sojusznika w tej sprawie. Dziękujemy za wsparcie. By pozostać wiernym tradycji naszego programu, jeszcze dwa słowa o naszych zamiarach. Otóż za sprawą pewnego intrygującego dokumentu z Instytutu Generała Sikorskiego w Londynie ruszymy na poszukiwania w Dolinę Bugu. Szczegóły niebawem. Do zobaczenia.